Witam na kanale Aquadaro. Jesteśmy u kolegi. Precik z kredka.net. No i fajnie wygląda ten zbiornik tutaj. Nawet nie wiedziałem, że kolega tutaj mieszka blisko mnie. Postanowiłem go odwiedzić, także powiedz nam coś o tym zbiorniku, ładnie wygląda. Jest to zbiornik 30-litrowy, zasilany światełkiem 2x6W akumulackim. Jeden sany, drugi jest plant. Zbiorniki są korzenie Redmore, lawa wulkaniczna, podłoże to jest Beni Baci, trawniczek, heniek mały, roślinki, w głównej mierze mchy, Fenix, Mini Whipping, Queen Moss, Thai Moss. Dodatkowo są dołożone jeszcze budzki z Malawi, Mini Coin, Anubias. No i alternator renicki widzę tam z tyłu. Dokładnie, dokładnie. No i widzę tutaj, że jest dwutlenek węgla. Powiedz mi, czy czymś tutaj nawozisz, czy to po prostu, na jakiej wodzie tutaj trzymasz? Jest to woda Aero z dodatkiem minerałów GH+, około 300 mikromensów. Staram się utrzymać głównie mierzę potas, bo jest to początkowe stadium nawożenia. Zobaczymy, jak to później wyglądało, nie? A ile zbiornik ma czasu? Niecały miesiąc. A, no to jeszcze młody zbiornik, ale widać, że ładnie się prezentuje. Także teraz pokażemy Wam następne zbiorniczki. Wchodzimy do pokoju i co widzimy? Cały pokój z akwarium. Fajnie to wygląda. Niedługo pokażemy tutaj, jak to z bliska wygląda każdy zbiorniczek. Mam nadzieję, że się zmieścimy dobrze w czasie, bo trochę jest co pokazywać. No ale nie przedłużając tego, zacznijmy od pierwszego zbiorniczka. Mam nadzieję, że napowietrzacz nie będzie nikomu przeszkadzał, bo trochę buczy. No to teraz jesteśmy w innym pomieszczeniu. Tutaj mamy zbiorniki na regałach. Powiedz nam, jaki to jest litraż tego zbiornika, jakie podłoże, jaka filtracja i co tutaj za krewetki pływają. Jest to zbiornik z Tajtibie, wyselekcjonowane głównie w mierze w kierunku skunka. Zdarzają też się jakieś pinto. Jest to zbiornik na helpie z dodatkiem Beni Baci jako medy filtracyjny. Jest tam dodatkowo jeszcze dołożony keramzyt i Siporax. Napędzane to jest powietrzem. I dodatkowo światełko GU10, też 6W. Jak wcześniej. No dobra, przejdziemy do następnego. No i mamy kolejny zbiorniczek. Tutaj trochę bardziej pusto, ale też widać parę krewetek jest. Jest to początkowe stadium krewetek Taimusura. Niedawno zasiedlone jakieś 5-6 tygodni temu. Również jest zasilane taką samą filtracją jak wcześniej, czyli Beni Baci filtrze, keramzyt, Siporax. Podłoże minimalnym stopniu 1 cm help. Plant. No i widzę tu roślinkę mikrozorium. Dokładnie. No to jesteśmy przy kolejnym zbiorniczku. Tutaj też filtracja widzę, że jest podobna jak w poprzednich. No i powiedz nam, co tutaj trzymasz za krewetki i może jakieś mchy. Widzę, że tutaj bardziej rozrośnięte jest. Są to krewetki Taiwan Bee Panda. Mchy to są Cameron plus mikrozorium. Z tego zbiornika jestem bardzo zadowolony, bo z tego względu, że on jest od sierpnia założony i posiadam w tym zbiorniku jedną samicę Tajwana, która dała mi naprawdę dużą ilość młodych Tajwanów. Jest bagatela przynajmniej 50 sztuk z wyż. A to te Tajwany masz w innym zbiorniku? Posiadam Tajwany w innym zbiornikach, ale te Tajwany są skupione dodatkowo, były jakiś czas temu. Aha. No i mamy kolejny zbiorniczek, tutaj też, jakie tutaj są krewetki? Blue Bolty, w dużej mierze są same Blue Bolty, plus dodatkiem samice The Blue Bolt. Pchy są Singapore Moss i plus dodatkowo też mikrozoria. No dobra, przejdźmy do następnego. No i jesteśmy przy kolejnym zbiorniczku. Są to krewetki Super Red Crystal, początkowa faza utrzymywania nowego stada. Dużo młodych, dużo
selekcji. Przed nami jeszcze mchy, tutaj są to Thymos, plus oczywiście mikrozaria. Dobra, lecimy do następnego. No i jesteśmy przy kolejnym zbiorniku. Tutaj raczej nie widać krewetek, ale widać mikrozorium i rogatek. I tutaj, co tutaj przyjdzie? To jest zbiornik przygotowany na raczki. Za jakiś czas, jak akwarium dojrzeje, to będą wpuszczone. Dobra, lecimy do następnego. No i jesteśmy przy kolejnym zbiorniku. Tu już widzę dużo małych krewetek. Tutaj jest chyba trochę większy ten zbiorniczek. Ile on ma 10 litrów? Jest to 60-litrowy zbiorniczek. Filtracja też tą samą filtrację, dokładnie tą samą filtrację. Mchy w głównej mierze Queen Moss. Może coś jeszcze dołożymy niebawem. A krewetki? Są to hybrydy po czarnych taganach. Aha, dobra. Następne. No i tu kolejny zbiorniczek. Widzę tutaj też dużo krewetek. Jaki tutaj jest? Mamy mchy? Mchy Phoenix Moss oraz Flame. No oczywiście jakieś mikrozorium rośnie na filtrze sobie. Są to krewetki hybrydy po Tajwanach. Dużo starsze. Też dające dużo Tajwanów. Dodatkowo jest włożona filtracja napędzona powietrzem, gąbkowa, będzie używana na targach poznańskich. No i kolejny zbiornik. Tutaj mamy jakie krewetki? Już mamy hybrydy, ale nie po czarnych Tajwanach, są tutaj akurat po czerwonych Tajwanach. W akwarium są pchy, Creeping Moss, no i oczywiście jakieś mikrozorium to się znajdzie. Ale widać, że się trochę rozrósł. Troszkę. No i jesteśmy przy kolejnym zbiorniczku. Tutaj jest to zbiorniczek z krewetkami White Bee. Też młody zbiorniczek, też z młodym potomstwem. Mchy, mini peja głównie, bolbici się jakieś się znajdzie. I oczywiście rogatek. No i kolejny zbiorniczek. Tutaj widzę sporo maluszków. Dużo maluszków. Są to maluszki po Pinto. Oczywiście samice duże z Pinto, samtem Pinto. Pchy, ciężko powiedzieć, no jakieś tam dostałem zdobyczne. Oczywiście, bo widzicie, jakieś mikrozorium. Jest też Sylvester Tank. No i mamy kolejny zbiorniczek. Jest to zbiorniczek z Year of King Kong. Też młody zbiorniczek. Pchy, Whipping w głównej mierze, które troszkę średnio rośnie, ale będzie dobrze w jakiś czas. A te w ogóle mnożą się? Teraz już w tym momencie się nie mnożą, bo niestety, jakby to powiedzieć, są same samce Jerowa. Jest kilka młodych krewetek, zobaczymy, jak się urodzą jakieś samice, to już dobrze, jak nie, to będzie trzeba po prostu dokupić. No i tutaj mamy kolejny zbiorniczek, widzę, że tutaj dwa filtry pracują. Tak, są oczywiście dwa filtry. Tak jak wcześniej wspomniałem, jest to filtr gąbkowy, który będzie używany w najbliższych targach poznańskich. A zbiorniczek jest z krewetkami Taiwan B plus samice hybryd. Jest to taki miks King Kongów, Taiwan Panda, meszek, jest głównie Flame, jak widać na środku, jest mini Whipping, jest Calicostella, które też troszkę słabo rośnie, ale. No i tyle. Lecimy do następnego, bo dużo ich jest, żeby zdążyć na tym filmiku wszystko pokazać. No, a w tym zbiorniku co my tu mamy? Są również Tajwany. Tym razem są nie czarne, a czerwone Tajwany. Oczywiście dodatkowo są samice hybryd, które są piekane przez czerwone samce. Jaką mchy tutaj jest Speaky Moss. I filtracja ta sama co pozostałych. Dobra, lecimy do następnego. No i jesteśmy przy 17 akwarium, jak dobrze policzyłem. Co tutaj mamy? To zbiornik głównie z odpadami jakichś po tajwanych hybrydach. Takie, żeby były głównie do czyszczenia bucek, które są tu zamieszczone. Są tu bucki Malawi Green Leaves, Green Apple Leaves, Katarina Mini i Cherish 4 na pewno. No i ładnie się prezentują, czyściutkie jak skurczyny. Kolejny zbiorniczek, tym razem co my tu mamy? Jest to zbiorniczek z Taipibie. Jest to początkowa faza krewetek, z której brałem wcześniej Tajwany. Przygotowane są ogólnie do ciągłej obróbki. No zobaczymy, co z tego się urodzi.
Pchy, Speaky Moss, Miroshaki, Finsinders. No, oczywiście jakiś mikrosowium i bolwicie się w nim się znajdzie. No i jesteśmy piętro niżej, jeśli chodzi o zbiorniki. Tutaj już mamy neokarbiny. Co tutaj mamy? Tak, tak, dokładnie. To są neokarbiny. Są ogólnie odpalne po moich sakurach. Jak widać, no, za dużych nie ma. Roślinność anubiaski, jakieś rogatki. Jakaś gałązetka sobie tam rośnie w tle. No i to by było na tyle. No i kolejny zbiorniczek. Tutaj już mamy sakury red. Tak, tak, dokładnie. Sakurki red. Dość długa selekcja. Jak mam jakieś praktycznie 2 lata. No to już długa. Długi okres, ale niestety, jak to powiedzieć, maluszki jakiś czas od jakiegoś wiosny, bodajże wiosny, przestały być tak dobrze przeżywać. Tak więc stanął na dalszej selekcji. Zobaczymy, jak to będzie dalej. Ale sakurki, jak to sakurki moje, są pięknie wybarwione, no różki czerwone. Już mógłbym dalej powiedzieć. A tutaj przez te 2 lata to dobierałeś jakieś jeszcze dodatkowe sztuki? Nie. To nie było nic dobierane. To było przez 2 lata ciągła selekcja tej samej linii. Praktycznie no, troszkę mam strach, żeby od kogoś wziąć ten sakury, pomieszać, bo się boję jednak, żeby nie cofnąć mojej selekcji. Aha, rozumiem. Tu mamy kolejny zbiorniczek, też neokarbiny, tu są Blue Velvet, mam nadzieję, że je widać, no trochę się odbija z drugiej strony, bo też stoi regał i no, nie mamy co z tym zrobić, także powiedz coś tutaj, co jeszcze można powiedzieć. No jest to młody zbiorniczek, bo to, ten zbiorniczek bodajże jest od sierpnia, września, początek września bardziej, bo pierwsze samice zbierze noszą jaja, no zobaczymy, no jak się urodzą, będziemy dalej selekcjonować. Większy w tym piękną niebieską barwę. No i kolejny zbiorniczek, tutaj mamy redshery. I co dalej? Co tu mamy? No również początkowy zbiorniczek, też niedawno założony. Po prostu będą się mnożyć. Zobaczymy, jak to wyjdzie z tego. No i już kolejny zbiorniczek, ostatni bodajże. Ale tutaj widać co innego, mamy tutaj raczka, powiedz coś o nim więcej. Tak, tak, dokładnie. Jest tu parka raczków CPO. Aktualnie samiczka nosi jaja, ale jej nie widać, jest pod liście schowana. Jest to tymczasowy zbiornik. Państwo widzieli wcześniej zbiorniczek przygotowany, na razie pusty, właśnie dla tych raczków. No i chyba już ostatni zbiorniczek. Jaki widzimy, widzę tutaj bojownika, parę krewetek, aż się dziwię, że je nie zjadły, no ale chyba są dosyć duże, że ich nie ruszają. Jeszcze widzę tutaj sporo roślin na mchach, na korzeniu. Jakie tutaj mamy? Jest to bulbitis, mikrozoolium, tam z lewej strony widać Speaky Moss. Powiedz mi, od ilu lat się zajmujesz krewetkami? Krewetkami od prawie 4 lat. Pierwsze krewetki, redshery oczywiście, no tak praktycznie każdy inny. Każdy tak zaczyna. No. Następny zbiorniczek to był w 30-litrowym Crystal Redy, kupione w zoologicznym, na zamówienie, na szczęście. Nie takie typowe z kranu. A później jakoś się zagłębiłem w temat krewetek, kilka for poczytałem i tak dalej poszło. No właśnie. A u mnie to jak się prezentuje, dopiero chyba z 2 czy 3 miesiące trzymam krewetki i na razie wygląda to tak u mnie, jak widzicie na moim kanale, chyba nie jest aż tak źle. Jeśli wam się spodobały zbiorniczki oraz krewetki, to zapraszam na forum kolegi krewetka.net. Tutaj mamy logo, także każdy zobaczy. Jeśli chcecie zobaczyć te krewetki, które tu były pokazane, to zapraszam do Poznania. Tam kolega się wybiera oraz ze swoimi 2 zbiorniczkami, także będzie można zobaczyć i porozmawiać. No i to by było na tyle z pokazywania zbiorników z bliższa. Tutaj jeszcze rzut oka na regały z dalsza. Żegnają się z wami Aquadaro oraz Pęcik. Na razie, cześć, cześć.